Cześć widzowie, to już niestety ostatni odcinek w tym sezonie. Szkoda, chciałabym tu dłużej być z wami. Tak więc teraz zostawcie lajka i zobaczymy, ilu osobom podobał się ten sezon. I przy okazji napiszcie w komentarzu, jak oceniacie czwarty sezon w skali od 1 do 10. Dajcie znać, czy może czegoś wam brakowało, coś byście zmienili i możecie zaproponować też jakieś pomysły na nowe sezony. Piszcie, bo wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne. No i jak tam, panie prezesie? Rudy naprawdę ma gdzieś firmę. Ludzie się skarżą na niego, dlatego chcielibyśmy, żeby pan to sprawdził. Jutro mogę pojawić się na firmie, ale jesteście pewni, że robi coś nie tak? No tak, na 100%. No dobra, skoro tak źle się tam dzieje, to przyjadę i go wyrzucę za drzwi. Ale jeśli wy mi zawracacie niepotrzebnie mój łysy łeb, to zablokuję wasze numery i już nigdy mnie nie zobaczycie. Spokojnie, może pan przyjeżdżać. Dobrze, w takim razie podjadę tam jutro o 9 rano. Dobrze, do zobaczenia. No i pięknie, dzwonię do Dempeja. Co jest, znowu dyrektor? Nie, to szefuncio. No halo, co jest? Słuchaj, prezes się zgodził, jutro o 9 rano spotkanie. Kurczę, wiesz co, mam teraz pełno spraw na głowie, zadzwonię jutro, czy dam radę się spotkać, okej? No dobra, rozumiemy, Dempej, ale postaraj się znaleźć czas, bo to bardzo ważne. Pewnie, będę dawał znać, do jutra. Na razie. No witam. Dzień dobry. Gdzie jest ten oszust? Marcin, to chyba do ciebie. No czego tam chcesz? Kiedy oddasz pieniądze złodzieju jeden? Wynoś się stąd, nie znam cię. Nie znasz, a kto mi to zepsute auto sprzedał? Wracaj tu, oszuście jeden. No i kto to był, Marcinku? To tylko jakiś niezadowolony klient. Boję się, coraz więcej ludzi tu przychodzi. Nie ma czego. Jeszcze się doigrasz, żmijo. Sprawdzę skrzynkę, może dostałeś jakieś listy. Boże, ile tego jest. Wynoś się z miasta, słono za to zapłacisz. Nie jesteś tu mile widziany. Bla bla bla, oj jak bardzo się boję, ale tak na poważnie to naprawdę już czas stąd uciekać. Napiszę właścicielowi, że wypowiadam umowę najmu. Dobra, teraz sprawdźmy, co z Dempejem. Słuchaj, detektyw, jadę do szkoły, dostałem telefon dyrektora, chodzi o Amelkę. Dobra, to jedź, ja tu zostanę i będę szukał. Okej, postaram się wrócić jak najszybciej. Co jest, Dempej wybiegł, a ten teraz będzie szukał. Cwany lis, zaraz coś wybęszy. Ciekawe, co Amelka tam narobiła. Dzień dobry, już jestem, co się stało? Drogi panie, Amelka coraz gorzej się zachowuje. Opowiedz, tacie, najpierw co zrobiłaś z twoim serdecznym kolegą. No bo to było tak. Siemanko, co jest taka smutna? Szkoda gadać, mam problemy w rodzinie. To nie smutaj, tylko dawaj, coś odwalimy. No nie wiem. Ja to zawsze na zły humor coś odwalę i od razu mi przychodzi. A co chcesz niby zrobić? Jak zacznie się lekcja, to pojedziesz do łazienki, wyjdź z klasy i zrobimy wielkie show. No dobra, proszę pani, czy mogę iść do łazienki? No pewnie. No a gdzie jest Wiktor? Amelka, tutaj, dawaj. O, już idę do ciebie. Patrz to, jaka piękna gitarka. Zaczynamy to przedstawienie. To czekaj, mam pomysł, zaraz przyjdę. Ej, a skąd ty wytrzasnąłaś ten rower? Po prostu stał sobie pod szkołą, to pożyczyłam. To chyba mojego kolegi z klasy. Dobra, idziemy na dół. Słyszycie tę muzykę? O co tu chodzi? Amelka, no po tobie to bym się tego nie spodziewała. Niech pani doceni nasz talent, a nie marudzi. Ja ci dam docenić, dyrektor zaraz to doceni. Zapraszam was do gabinetu. No i tak właśnie wylądowałam tutaj. Po prostu coś mi chyba odbiło. Nie no, super, Amelka. A jakby tego było mało, Amelcia opuściła się w nauce. Nie angażuje się tak jak wcześniej. To prawda? No, może trochę. Dobrze, panie dyrektorze, to przepraszam. Postaram się z nią pogadać. Ostatnio ma po prostu trudny czas. Rozumiem. Oby rozmowa przyniosła pozytywne efekty. Jeszcze raz przepraszamy, prawda, Amelka? Tak, bardzo przepraszam. Już nigdy więcej tego nie powtórzę. Do widzenia. Do widzenia. Co się stało, Amelka? Czemu tak się zachowywałaś? To po prostu wszystko przez to, że nie mam rodziny. Ale masz mnie przecież i nie możesz tak się zachowywać. No wiem. Możemy skorzystać z pomocy psychologa, jeśli chcesz. Specjalista pomoże ci to poukładać wszystko w głowie i przepracować tę ciężką sytuację. Na razie chyba nie trzeba. Muszę ci coś jeszcze powiedzieć, tato. A co? Albo nie teraz, później. Słuchaj, jest taka sprawa. Ło, ale się przestraszyłam pana detektywa. Myślałam, że to jakiś włamywacz. Dzień doberek. No właśnie, bo taka sprawa jest, że my tu sprzątanko takie robimy. I byś musiała pójść do pokoju na razie. Dobrze, nie ma problemu. Dempej wrócił z Amelką, no to teraz patrzmy, czy coś znajdą. Słuchaj, Dempej, ja sprawdzę kuchnię, a ty przeszukaj kanapy, no i ogólnie meble wszystkie w salonie. Okej, biorę się do roboty. Chryste, pani, przecież oni zaraz znajdą naszą kamerkę. O co tak panikujesz? Zaczynasz mnie denerwować. Jak na razie zero śladów. Nic nie znalazłem, a jak u ciebie? U mnie tak samo. A ten pluszak? No zobacz, już go mają w ręce. Co ty, i tak tego nie znajdą, patrz. Nie no, w jakimś pluszaku nie ma szans. No i co mówiłem? Przecież to są głupki. To ja sprawdzę teraz łazienkę. Dobra, a ja garaż.
Jak tam? Bo u mnie nic. U mnie też nic. A ten pluszak to Amelki? Tak, Amelka go przywiozła ostatnio. Muszę go sprawdzić, bo mu się oko dziwnie świeci. No co ty, w tym pluszaku nic nie ma, już go sprawdzałem. No to zobacz, niestety, ale Amelka będzie musiała pozbyć się tego pluszaka. Widać kamerkę w środku. O kurde, rzeczywiście. I co teraz robimy? Potrzymaj to. Mówiłam ci, że znajdą. Co za przebiegły lis, miałaś rację. Ej, ty po drugiej stronie, wiemy, że to ty skradłeś pieniądze z sejfu, więc masz je oddać albo będzie źle. Skąd Amelka go ma? Od Łucji go przywiozła, to jakiś pluszak z kiedyś. Myślisz, że to oni mogli zrobić? Wątpię, ale nie wykluczam. Daj mi go, ja będę wiedział, co z tym zrobić. A ty jedź na policję to zgłosić, niech policja się tym zajmuje, a my będziemy prowadzić w tym samym czasie swoje śledztwo. No dobra, to jadę, a ty zostań tu z Amelką. Pewnie, ruszaj. Ktokolwiek mnie tam teraz widzi i podsłuchuje, niech wie, że policja się tym zajmie. Szybko, trzeba zatrzymać tego dępeja, zanim dojedzie na posterunek. No to jedź, na co czekasz. Ja tu zostanę i będę obserwować detektywa. Boże, co tu się wyprawia? Przecież miało być tak pięknie. Jeszcze trochę i serio mnie do paki wsadzą. No słucham, czego tu? Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić, że ktoś mi okradł sejf ze wszystkich pieniędzy. Rozumiem, i co dalej? Jakieś konkrety? Czy to duchy po prostu ukradły? To musiał zrobić ktoś, kto znał kod. A w zasadzie to znalazłem w moim domu ukrytą kamerkę. I pewnie dzięki niej włamywacze znali kod, bo go usłyszeli, jak go gdzieś kiedyś mówiłem. No dobrze, zajmiemy się tym. I to tyle? Na ten moment tak. Aha, okej. Do widzenia. Do widzenia. Wydaje mi się, że lepiej jak sam detektywem tym się zajmę. Dępej, stój. Marcinek? O co chodzi? Proszę nie iść na posterunek. Właśnie z niego wyszedłem. O nie, czyli już byłeś zgłosić włamanie do sejfu? Dokładnie. Chwileczkę, a ty skąd o tym wiesz? Dobra, słuchaj, to sprawka moja i Łucji. Ten pluszak z kamerką też. No nie wierzę, zaraz policja się o tym dowie. Czekaj, dogadajmy się. Oddam ci te wszystkie pieniądze, ja nie chcę mieć problemów. Wystarczy mi ta akcja z komisem, o której też pewnie słyszałeś, bo mówili w telewizji. No okej, co dalej? Nie chcę trafić do więzienia, oddam ci wszystko i tak wyjeżdżam z tego miasta. Dobra, to masz mi to oddać teraz, natychmiast. Najpierw wycofaj to zgłoszenie i pojedziemy do mnie po pieniądze. No okej, niech ci będzie. Dzień dobry, to znowu ja. Czego? Jednak chcę wycofać to zgłoszenie z tą kradzieżą. Ale jak to? No tak, po prostu. Chyba uderzyłem się dzisiaj mocno w głowę i ta cała kradzież mi się przyśniła. Może to po co mi łeb zawracasz? Żegnam. Przepraszam za kłopot i do widzenia. Zrobione. Jedź za mną. Łucja, mamy gościa. A on czego tu? Marcin mi o wszystkim powiedział, przyznał się. Co ty narobiłeś, baranie jeden? Oddaję mu wszystkie pieniądze, nie chcę iść do więzienia. No i bardzo mądrze. A ty, Łucja, chyba nadal tylko myślisz o forsie. Dobra, wynoś się już stąd. Żebym już was więcej na oczy nie widział. Co ty zrobiłeś? Oddałeś mu pieniądze. Czy ty jesteś normalny? Musiałem to zrobić. Policja szybko by doszła do tego, kto okradł ten sejf, a ja nie chcę iść za kratki. No dobrze, rozumiem. A co ty robisz? Pakuję się, nie widać. No to ja też chyba muszę zacząć. Kiedy się stąd wyprowadzamy? Wyprowadzamy? Nie, Łucja, ja wyprowadzam się sam do innego miasta. Nie jesteś już mi potrzebna. Chciałem dzięki tobie zdobyć hajs dępeja, ale skoro się nie udało, to zabieraj swoje rzeczy. To koniec. Ale jak to, Marcinku? No tak to bywa. Ale ja nie mam gdzie się podziać. Mam to gdzieś, żegnaj, Brookhaven. Słuchaj, to rzeczywiście była sprawka Łucji i tego Marcina. Nic już z tego nie rozumiem. Byłem zgłosić kradzież, wychodzę z posterunku, a tam smutny Marcin, który sam mi się do wszystkiego przyznał. Chciał się dogadać, więc wycofałem to zgłoszenie, a on oddał mi cały hajs. Ale dobrze, że to się tak skończyło i że to odzyskałeś. Mówił mi, że wyjeżdża z miasta. No a co mu w sumie pozostało? Widziałem dziś na necie, że koparka zburzyła ten jego komis. No i jednego oszusta w mieście mniej. Dokładnie. No to co, skoro wszystko dobrze się skończyło, to ja wracam do siebie. Dzięki, detektyw, za pomoc. Jak zwykle zresztą. Nie ma za co, mój przyjacielu. To na razie. Do zobaczenia. No cześć, trzymaj się. Tato, a co ty tam robisz? A tak, sobie coś sprawdzałem. A, okej. Melka, mówiłaś, że mi o czymś powiesz? No tak, bo ja chciałam po prostu przeprosić cię za moje zachowanie. Było mi smutno. Tak naprawdę to traktuję cię jak prawdziwego tatę. Nie przepraszaj, rozumiem, że to było w emocjach powiedziane. Mam jeszcze takie pytanie. Skoro moja mama nie jest moją prawdziwą mamą, to gdzie jest ta prawdziwa? Chciałabyś ją poznać? Tak, i to bardzo. Jak mam być szczera, to ta mama Łucja wcale nie była taka fajna. To wszystko mogło tylko tak fajnie wyglądać, ale ona często była dla mnie niemiła. Może moja prawdziwa mama będzie dla mnie milsza? Oj, Amelcia, zobaczę, co da się zrobić i może wkrótce się z nią spotkasz. Naprawdę? Nie mogę się doczekać. A to kto o takiej późnej porze? Crazy Loczek? Crazy Loczek? Weź na głośno mówiący. Tak, słucham. No witaj, Dępej. Crazy Loczek, witam, witam. Słuchaj, mam takie pytanko. Tak? Potrzebuję Amelki na grudzień na koncert, żeby pomogła mi zaśpiewać moją nową świąteczną piosenkę. Co ty na to? Jej! No, myślę, że Amelka chętnie ci pomoże. No to super, będę się z wami kontaktował. Siemka. No, na razie. Jej, tato, świąteczna piosenka i to na koncercie Crazy Loczka. Znowu będziesz gwiazdą. A dopiero co kupiłam bilety na jego koncert, a teraz
zaraz sama na nim wystąpię. Po prostu nie wierzę, yupi! Boże, ten Crazy Loczek zadzwonił w idealnym momencie. Chociaż humor jej się poprawił. Włącz Crazy Loczka! Jestem super Crazy Loczek. Skaczę w górę niczym skoczek. Do powodzenia w szkole. Do później. O Jezu, to szefuncio. Przecież miałem być dzisiaj na spotkaniu o 9, a już jest 11. Halo? Przepraszam, totalnie wypadło mi to z głowy. Nie martw się, mordo. Wszystko załatwione. Tak? A co dokładnie? Prezes wpadł do firmy. Rudy się przyznał, że zaniedbał obowiązki. Do tego pokazał mu skargi od ludzi, więc go wyrzucił. No pięknie. I co teraz? Jak to, co? Ja już siedzę w biurze i czekam na ciebie. Wracasz do pracy i tak jak ci obiecałem na wyższe stanowisko. Wow, dziękuję ci, że to załatwiłeś. Zaczynamy od jutra, narka. Cześć. Jej, powoli wszystko się układa. Teraz został mi tylko telefon do prawdziwej mamy Amelki. Tak, słucham. Cześć, tutaj Dempej. Dzwonię, żeby cię poinformować, że powiedziałem już Amelce, że Łucja nie jest jej prawdziwą mamą. No i teraz Amelka chciałaby cię poznać. Jestem aktualnie w innym mieście, ale wrócę w grudniu i chętnie spotkam się z Amelką. No to co, widzowie, to już koniec tego 4. sezonu. Dziękujemy wam, że byliście z nami. I mam nadzieję, że widzimy się w 5. sezonie. Widzimy się.